Pamiętaj, żołnierzu, jestem twoim karabinem. Jesteśmy tu po to, by działać obaj razem. Szalony fanatyk we krwi po szyję. Zniszcz go, zanim on cię zabije. Umowy naszych władców tracą zyski. Musimy to zrobić w imię korzyści. Jesteśmy aktorami wielkiego spektaklu. Little Arnett nadaje z Bagdadu. Hej, ty żołnierzu, nie zapomnij o mnie, jeśli wrócisz do domu kiedykolwiek, a teraz szykujcie się do wielkich czynów. Matki, szykujcie na wojnę swoich synów. Pamiętaj, Bóg zawsze jest z nami. Tak jak teraz, tak i przed wiekami. On ci pomoże, walcz w imię Boże. Gin w imię Boże. Ta wojna nie jest dla wolności, to wojna dla korzyści. Ta wojna nie jest dla wolności, to wojna dla korzyści. Ta wojna nie jest dla wolności, to wojna dla korzyści. I ta wojna nie jest Boża, to wojna o ropę blisko morza. Hej, ty żołnierzu, nie zapomnij o mnie, jeśli wrócisz do domu kiedykolwiek, a teraz szykujcie się do wielkich czynów. Matki, szykujcie na wojnę swoich synów. Pamiętaj, Bóg zawsze jest z nami. Tak jak teraz, tak i przed wiekami. On ci pomoże, walcz w imię Boże. Gin w imię Boże. Hej, ty żołnierzu, nie zapomnij o mnie, jeśli wrócisz do domu kiedykolwiek, a teraz szykujcie się do wielkich czynów. Gin w imię Boże. I pamiętaj, Bóg zawsze jest z nami. Tak jest teraz, jak i przed wiekami. On ci pomoże, walcz w imię Boże. Gin w imię Boże. Teraz nie myśl, chciałbyś do domu, nawet przez chwilę, tak po kryjomu. Gdy cię filmują, to się uśmiechaj, pamiętaj, jesteś po stronie słusznej. Słuszna strona zwycięstwo ma za sobą, twoich wrogów na stracenie wiodą. Największe przedstawienie XX wieku, Peter Arnett nadaje z Bagdadu. Ta wojna nie jest dla wolności, to wojna dla korzyści. Ta wojna nie jest dla wolności, to wojna dla korzyści.